początek meczu świetnie rozpoczęła aktywna gra biało-zielonych, jednak strzał po strzale Lechii padł już w ciągu pierwszych 30 minut. Łukasz Mitek pomimo jednego z najlepszych zagrań do obrońcy nie zaskoczył jednak bramkarza Lechii. Jeden z groźniejszych strzałów należał do Jarosława Szyca w 13 minucie. Wynik otworzył Adam Patora w 20 minucie. Po tej akcji do wyniku dołożył punktów Kamil Szymczak, ustalając wynik na 2-0. W przerwie założyliśmy sobie, że wyjdziemy na nich wysoko, spróbujemy coś strzelić. Udało nam się, łapiemy kontakt. Zaczynamy grać zupełnie inaczej, tak jak sobie to zakładaliśmy przez cały mecz. Nagle okazuje się, że zamiast zrobić wynik na 2-2, dostajemy na 3-1. I to już zupełnie zmieniło obraz meczu, gdzie wydaje mi się, że w drugiej połowie graliśmy bardzo dobry mecz z naszej strony. Graliśmy konsekwentnie, to co sobie zakładaliśmy, to realizowaliśmy. Do pewnego momentu, kiedy straciliśmy bramkę na 3-1, tak? No to już zupełnie zmieniło obraz gry naszej. Wydaje mi się, że chcieliśmy tą bramkę strzelić na 3-2, spróbować coś jeszcze odmienić, no niestety się nie udało. No i kończy się wynikiem 3-1 i no niestety, no zostajemy bez punktów się radzą. Druga połowa rozpoczęła się dobrą grą Warty, jedynie do celnego strzału brakowało wykończenia akcji. Wyczekiwanie upragnionej bramki zwieńczył Maciej Łabęcki w 68 minucie. Niestety, może brak motywacji spowodował u biało-zielonych brak walecznej gry. Niemniej pięknym strzałem w 72 minucie zamknął stawkę Artur Golański, ustalając wynik końcowy na 3-1. W doliczonym czasie gry okazję miał również Bartosz Narożnik, ale nie zdołał podwyższyć wyniku. Gra była, nie wiem, czy dobra, czy zła. Będę to analizował, muszę obejrzeć jeszcze raz na spokojnie. Natomiast tutaj przede wszystkim największy problem nasz to był w momencie, kiedy strzeliśmy bramkę na 2-1. Tu mam pretensje do drużyny, do zawodników, że chyba mnie najbardziej zależało tutaj na strzeleniu kolejnej bramki, bo u zawodników tego nie widziałem. To był kluczowy moment tego meczu, żeby przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Tu nie mówię o remisie, a mówię o zwycięstwie. To był moment, gdzie mogliśmy strzelić następną bramkę i wtedy by pewnie nam się grało o wiele łatwiej. Przespaliśmy pierwszą połowę, bo znowu straciliśmy dwie bramki po błędach indywidualnych, ale mieliśmy ten mecz jeszcze do odrobienia i tutaj trzeba się zastanowić. Będę mocno tutaj miał pretensje do zawodników o tą sytuację, gdzie mówię, to mi przy linii chyba bardziej zależało na tym, żeby poszli za ciosem i strzelili bramkę na 2-2, a wyglądało to tak, jakby się przestraszyli, że wygramy mecz u siebie. Nie wiem dlaczego. Cieszy mnie po dzisiejszym meczu to, że nie straciliśmy żadnego zawodnika, czyli generalnie Sylwek Pawlak nie dostał czwartej żółtej kartki, bo wtedy mieliśmy mega problem. Mamy całą kadrę jak gdyby szeroką już, bo wraca od poniedziałku do treningów Wiktor Planeta, wraca Sitarz, także że będziemy mogli tutaj dokonać jakichś większych roszad i trochę zmienić to ustawienie.